Siemanko, z tej strony Pocisk 7, a dzisiaj zagramy sobie już ostatnią bitwę AMX-em 1390. Zapraszam. Wylosowało nas na mapkę Westfield. Taka sobie mapka dla spota. Na dziesiątki wyrzuciło. Więc bardzo słabo. Według X-File ma 42% mamy na zwycięstwo. Aczkolwiek mamy sporo zielonych. Oni mają takich żółtych. Mają leoparda takiego już bardzo dobrego. I te 54, kurczę. Czata mam tak naprawdę bardzo dobrego. No nie wiem, zobaczymy jak to się potoczy. Ja sobie pojadę oczywiście tam na górkę, tam jest taki krzaczek, z którego się bardzo fajnie spotuje. No i zobaczymy. Coś ostatnio tym AMX-em mi nie idzie. Nie wiem dlaczego. Jakoś tak nie mogę się odnaleźć, kurczę. Oj, tu jest ten krzaczek. Tu sobie w nim postoimy chwilkę. I zobaczymy o co chodzi. Pooglądamy sobie krajobrazy piękne, wotowe. Nasz budżet pojechał tam. W sumie fajnie byłoby, jakby był tu ze mną. Ale no cóż, nie można mieć wszystkiego. 1391 w moją stronę. Ale tam jest... What the fuck? Tylko pewnie wesprze, jak na niego pojadę. Więc to nie będzie miało sensu, bo... Dwa strzały i mnie nie ma praktycznie. No może trzy. Zależnie od działa, jakie mam. Więc sobie tu jeszcze wolę postać. Popatrzeć. Na rozwój sytuacji. No bo co? Tam jest tylko ten typek 61 na dole, który też już bardzo mocno oberwał. Kurczę, no leoparda mógłbym strzelać, ale brakuje mi troszeczkę, żeby go zobaczyć. Ale to tak nie mam zaplecza, no co. No nie będę się tutaj do przodu urwać. 90. O kurde. Oberwałem. Ale 90 udało mi się strzelić trochę. Jest na to biciu. Dobrze, Batchat dobił. Coś mnie strzeliło stamtąd. Za 300. Ciężko określić, bo sporo czołgów za tyle strzela. Mógł być to leopard, mógł być, no nie wiem. Zobaczmy. Podjechałbym, no ale no co, Batchat tu jest... W sumie jakby miał pestki. Można by zaryzykować, tam FZ-131 spotuje. Hardcore bym powiedział. Mi oczywiście nie weszło. Dlatego to... O kurde. Oberwałem. Myślałem, że mnie goś nie widzi, kurde. No widzicie, dlatego nie chciałem tam jechać. Bo tam jest sporo czołgów, a tu zaplecza nie ma. No po prostu... Nie ma.
Tu jest Batchat, no ale co? Jak ma full działo, no to masz terpes, kipo 400 i narka. No ja ci oczywiście też jest artyleria, ale pewnie strzela gdzieś w te rejony, bo tu lepiej. No widzicie, ile tu czołgów jest? O. Leopard też 54. What the fuck, najprawdopodobniej. Strasznie dużo ich. Jakby oni tu wszyscy pojechali, no to zrobiliby masakrę. Czyli wtedy musiał te 54 do mnie strzelić. Za podobną ilość strzeli teraz. Także to były te 54. Kurczę, no pojechałbym, ale no what the fuck. Może w każdej chwili mnie zaatakować. Chyba że pojadę boczkiem, o. Bo nie lubię kampić. Wolę jechać, kurczę. Dlatego no pojedziemy. Może Arto nam się udał polować, mam pełny magazynek. Boczkiem. Także jest dobrze, trzeba uważać, żeby żadnego drzewa nie zrzucić, znaczy nie przewrócić. To jest bardzo ważne, bo niektórzy mają takie mody, że mi się wyświetla, że coś się przewróciło w danej części mapki. Na przykład jak ktoś wie, że tam byłem, no to może się spodziewać, że zaraz przyjadę. Zostałem wykryty. Nie wiem przez kogo. What the fuck, zaczął strzelać. Ale bardzo szybko podjedziemy tutaj. Zostałem wykryty. Arty już wykryte. What the fuck, nie żyje. Tylko teraz, żeby z tymi artami się jakoś dobrze... dobrze... rozprawić. O kurde. Coś mnie tu strzeliło. Ten jest ustawiony w moją stronę i coś strzela. O kurde. Tuż po mnie. Jeszcze nie trafiłem. Ajajaj. Ten T-54, kurczę, przez cały mecz mnie tu męczył. Ajajaj. A już było dobrze, dobrze. No ten pierwszy pocisk mi nie wszedł z autocelowania, niestety chyba w pogąskę poszedł czy coś takiego. Drugi za to już chciałem go tak objechać i wtedy, o, ale teraz ładnie Arta wykończyła. Druga Arta poprawiła na wszelki wypadek. Także fajnie. Także mój zwiat nie poszedł na marne. Jest dobrze. Mam nadzieję, że to teraz wygrają. Musi dobrze przymierzyć. I przymierzył i elegancki wybuszek. Bo naprawdę teraz czy w ogóle ogólnie IS-7 jest bardzo mocny. Dobry pancerz. Nazywam go żółwiem, nie wiem dlaczego. Tak przypomina mi żółwia. Czy tam żabę, o, żabę taka. Taka żaba. Jest bardzo mocny. Mam go, może nagram kiedyś z tego filmik. O. I takim oto sposobem wygraliśmy bitwę. Moim zdaniem było bardzo fajnie. No, 1200 expa. Pewnie jakieś wykonałem zadanie. O, tu pisze 800. Zwiadowca. Bardzo fajnie. No niestety, tylko 1000 obrażeń. No ale no... wyszło jak wyszło. O, ale już kozenia za twoje pomocy już 2300. No, no to już bardzo fajnie. I tak jak mówiłem na początku, to już będzie chyba ostatni, znaczy na pewno ostatni odcinek. Bo w tej chwili badam lorkę. I niestety w następnym odcinku sprzedam go. I kupię E75, bo jest zniżka. Tylko do jutra, do 7 rano.
Tak, no coś trzeba poświęcić. Tak stwierdziłem sobie tego MX-a 1390. Poświęcę. Bardzo fajny czołg, nie powiem. Zostawiłem go w garażu, no ale E85 to jest normalnie coś niesamowitego. Teraz 30% taniej jest. No i w następnym odcinku, jak będę pokazywać, jak kupuję E75, no to go właśnie sprzedam. A więc to byłoby na tyle. Dzięki, cześć.